Dobra. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam... Okej, dużo itemasków. Dobra, dobra. Eli, rozejrzyj się, że znajdziesz coś... Leczonko, przyda się. Ja chcę się uleczyć. Jeszcze nie jestem. Ryzyka L, ryzykan T. Dobra, i w sumie mogę... Nie, nie chcę ryzykować. Czekajcie, teraz mamy chwilę namysłu, to może coś ulepszymy. Maksymalne zdrowie. Ile mam życia? No przydałoby się, ale nie jest chyba aż takie konieczne. Obszar nasłuchiwania to nie. Szybkie tworzenie przedmiotów? Chyba nie, bo nie miałem jeszcze takiej... takiej sytuacji. Leczenie, szybsze leczenie? Też nie, za dużo się nie leczę. Mniejsza bujanie broni, to jest super. Wziąłbym maksymalne zdrowie i drżenie broni, bo to drżenie broni często mnie strasznie denerwuje. I nie mogę w hedzika trafić na przykład. Ale z drugiej strony mistrz ostrzy to chyba też się przyda, bo pewnie są jakieś później właśnie stwory. Pozwala zabić mlaskacza za pomocą ostrza. To będą pewnie jakieś jeszcze bardziej zmutowane te zombie, o których nie pamiętam. Pewnie wtedy warto to mieć. Na razie z życiem dajemy radę. To drżenie broni wezmę, a później maksymalne zdrowie. Jakbym zapomniał, to mi przypomnijcie. To mi przypomnijcie, co miałem wziąć i co kupić. Także bierzemy drżenie broni. Następny już stówę, masakra. A później maksymalne zdrowie za 50. Dobra. Jak stoimy z itemkami? Nie mogę zrobić ani tego, ani tego. Tu mam na maksa. Po 3, więc w sumie whatever. Przeładujmy wszystko. Jeszcze tutaj się porozglądam oczywiście za itemami. O naboje. Naboje do tego Huntsmana. Co to? Ulepszono ostrza. Ostrze wytrzymuje jeden cios więcej? Czyli ostrza... Dobrze. Dobrze mi się wydaje. Ostrza wytrzymują dwa ciosy teraz? Ale kozacko. Jednym ostrzem mogę dwa potworki rozwalić. No to to by było świetne. Dobra, ale gdzie jest... Znaleźliście co trzeba? Workbench, żeby ulepszyć broń. Na razie było jedno ulepszenie tylko dopiero. Chyba, że tutaj gdzieś jest, a ja nie widzę. Może będzie tu. Jest. Tak czy nie? O. Nie wiem, ale na pewno to jest dużo... Nie, nie jest. Ale jest dużo itemów. Naprawdę? Ja się tutaj muszę porządnie rozejrzeć, bo aż mi się nie chce wierzyć, że od początku gry mieliśmy jeden stolik do ulepszania. No co to ma być? No, może tam da się wejść. Albo tu, albo tu. Nie. Nie. Wydaje mi się, że tam też sprawdzałem, ale... To jeszcze raz zajrzę. Też nie mogę. Tu naboje mamy pełne, bo bym sobie coś ulepszył. Chyba, że ja tak szybko przechodziłem, że to ominęłem. No nie wiem. Ale wątpię. No dobra, to idziemy, no bo co? Nie zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Musimy przejść do następnego budynku. A tu? Schody, szybko! Najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś, Bill. Powinieneś był ich tam zostawić. Nie, tutaj też nic nie zrobimy, okej. Tak, jest wyjątkowy. Może tu coś jeszcze poznajduję ciekawego? Rozejrzę się. Nie ma tam nic ciekawego. Jak nie ma?
Pełno itemów, a goście mi mówi, że nic nie ma ciekawego. Co za kurczę kłamczu. Coś się plątał tym razem. No i gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka? Ta szczeniara? Spierdala. Kozak, nie? Eli tu ładnie umie pyskować. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, Bill? Moja druga kryjówka, a raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. O, części. Bill, proszę. Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie. Jego druga kryjówka, to tam na pewno będzie można broń ulepszyć. Zarażonych, dlatego potrzebujemy więcej broni. Tu nic. Pałka. Czy ja chcę ulepszyć to? Czy chcę nóż? Czy to? A ulepszymy. O, widzicie? Dobrze, że się nie leczyłem. Bo tutaj leżało życie. Mam pomysł na kolejne serie po The Last'cie 1 i 2. Ja też mam dużo pomysłów, wiesz? No ale słucham. Największy problem to jak zawsze czas i tego typu rzeczy. Pomysłów to mam kilka, jak nie więcej. Ale mów, może coś ciekawego będzie. Jeden jest w środku. Na pewno oprócz The Last'ów, no to chcę Valoranta grać, nie? Aż jak się zaraz przeprowadzę, to będę pykać Valoranta też ostro. Jest zajęta. Zobaczymy, jak mi się spodoba. Czy wejdzie na kanał na dłużej, czy jak to tam? Czy to będzie taka moja go to gra, że tak powiem? Taka, wiecie, jedna, jedyna. Zobaczymy. Chcę to mocno przetestować Valorancika. Bo on się dopiero wyszedł, mocno się rozwija. Tak samo było z LoLem. Na początku średnio go ludzie lubili, a teraz jest topową grą od wielu, wielu lat. Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? Wiecie, o co Boże, chodzi. Faktycznie, ty jesteś geniuszem. Przez ten cały czas, jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej, okay. Daj se siana, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje. Pełno cegły, ja pierdzie. Cholera jasna. O, kurde. Mamy to, że... O. O, one shot, one kill. Leżeć w końcu. Dobra. Jeny, jak to dużo naboje wszystko zabiera. Takie proste przeoczenia potrafią się zemścić. Diablo 3 albo Dragon Ball Legends. W Dragon Ball Legends na pewno nie będę grać. I raczej w nic na telefony. A w Diablo 3 przeszedłem jakieś 20 razy, mam na tym 400 godzin. No i do Diablo 3 już nie będę wracać. Nagrałem się bardzo dużo. Chociaż grałem jakieś... przed koroną, nie wiem, z 4 miesiące temu? Na początku roku grałem jeszcze raz w Diablo 3. Nawet na streamie. Żeś sobie metę wybrał. Miałem tak jakoś... Miesiąc miałem, że cały miesiąc grałem w Diablo 3. Bardziej boję się. Ogólnie, nie że na streamie, ale ogólnie. To ty powinieneś wiedzieć. No, ale starczy mi. Nie, Diablo 3 na pewno nie. Nieważne. A mówię, gry na telefon to... Tobie już odpuszczę. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy. U, co tu? O, części, super. Dobra, co ja mogę ulepszyć? Nic, ale... Mołotowka zrobimy. Żeby zawsze było na fullu. A dlaczego by nie? Tu jest ta jego druga skrytka. Może będę mu w końcu te bronie ulepszyć, by było dobrze. Dobra, tędy. No to jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi!
Bierzmy graty. A. Co? Też chcę broń. Nie ma mowy. Joel. Nie ma mowy. Ja potrafię o siebie zadbać. Nie. Ty zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak też zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? No dokładnie, samobójcza akcja. W takim razie nie jest tak mądra, jak myślałem. Przyjdź to. Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, mądrzał, że muszę być sam. No właśnie. Wiesz, Bill, że to nie takie... Forever alone. Gówno, prawda. Jest dokładnie tak, jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę kupę śmieci. Zostaw, jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu... Dobra, jest. Jaki jest kozak? Odpuść. Czy możemy już ruszać? Tu na pewno będzie ulepszanie broni. I chyba shotguna właśnie zdobyliśmy. Chyba na pewno mamy shotguna. Szocik się przyda, więc... Dobra, zanim... Wow, ile tu broni już mam, patrzcie. Łuk. Pochwal się. Nowa zapaczka w nowym pudełku. O, tam w rogu jest. Oto gwoździobomba. Trzeba w rogu jest skrzynia do ulepszania. Zrobi na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Ta, widziałem już twoje wynalazki. Fajne, nie? Wow, znowu pełno itemu. Wszystko z jego kryjówek i ze spiżarni mu zabieramy. Dobra, teraz trzeba mocno pomyśleć, co ulepszamy. No mam poziom 0 z 5, to jak to odblokować? Czekajcie, ja muszę znaleźć w necie, jak podnieść ten poziom broni. Bo tu mi coś śmierdzi. Coś mi tutaj śmierdzi, że ja nie mogę tych broni ulepszyć. Dobra, naprawdę te ulepszania. Te ulepszenia, żeby te poziomy, to trzeba znaleźć po prostu takie itemki. Ja chyba z 3 takie itemy ominęłem, jak się okazało. Masakra, nie przez to nic nie mogę ulepszyć praktycznie. No to poulepszam to, co mogę, bo... Bo więcej tak mi się nie uda. Więcej nic nie mogę już, wszystko mam. Każdy inny item to...
Potrzebuję poziomu. Wow. Ale zrypałem. Tyle poziomów ominąłem, jak się okazuje. Dwa albo trzy te itemy. O, to jest właśnie to. Znaleziono narzędzia poziom pierwszy. Dobra. Czyli ja zużyłem te itemy do upgrade'u. A, nieważne. Ale mam jeszcze chyba 90 albo ze 100. O, 115, super. To jeszcze poulepszamy. Kabura na drugi pistolet. Co mi to da? Aha, że szybciej będę mógł zmieniać bronię, okej. Strzelba na pewno będzie dobra. Pojemność. Odrzut mniejszy. Szybsze przeładowanie. Przyda się jak najbardziej. Zasięg. Kabura. Szybciej będę pistolet zmieniać na przykład. Długą broń. Mogę ulepszyć. Lunetę mogę mieć. Chciałem być snajperem? A to dawajcie, będziemy snajperem. Pojemność magazynka. Pojemność, szybkie przeładowanie. Wszystko prawie ulepszę co mogę. Zasięg, szybkość naciągu. Pojemność magazynka jeszcze większą. A zróbmy pojemność magazynka. Dobra, aktualizacja wleciała. Dobrze wygląda. Ja, ile nabojów już mam? Kurczę, właśnie, muszę podłączyć pada, bo tam coś się wyświetlało przecież kilka minut temu. Nie chcę, żeby on się tutaj... Nie chcę, żeby on mi się tutaj, wiecie... Ty, czy ja kupiłem to ulepszenie, czy nie? Sekunda. Co my tu mamy? Na drugą długą broń. Nie kupiłem, okej. A, bo już nie miałem, dobra, whatever. Chyba lunetę kupiłem, nie? Kozak. O, to będzie dobre. I mam dwa naboje w końcu. Do snajpery. Co tu mamy za itemy? To jest ta bombka do rozstawienia. Te potężne ładunki wybuchają, gdy przeciwnik się zbliży. Miny pozwalają skutecznie się bronić oraz atakować. Wciśnij L2, aby rzucić minę po łuku, lub R2, aby umieścić ją w wybranym punkcie. Okej. Jak nie zostały zdetonowane, można je podnieść. Nice. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Super. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się. Dobra, gdzie jest wyjście teraz? Lecimy dalej. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im te ciężarówki, wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest i ma sprawę. Desia? Zgarniemy akumulator. Nie, moje lepsze. Do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale co odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jest. Joel potrzebuje... Pałka, co ja mam, i tak jest lepsze. A jak nie zadziała? Mam mega dobry ekwipunek. Jeszcze tylko zobaczę, co mogę ulepszyć. To się nawet... Minę mogę. Mam saletra i ostrze. Dobra, ulepszymy, why not? I tak niestety tego za dużo nie używam. 40 pointów, jak drżenie broni, a teraz 50 na maksymalne zdrowie. No czekajcie, to R2 się kładzie. Okej, i można to podnieść potem, dobra. Czy mogę iść jeszcze do góry? To jest pytanie. Mogę, ale góry nie ma. O, mamy jakiś kościół. Wow. Ładne. Wow.
Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Dobra, zbierajcie się. Z okno wychodzimy, okej. Bo tu jeszcze jest pokoik z jakimiś smakołykami może, ciekawymi. Jakieś, jakaś Nutella i inne bajery. 5 tych, 5 tabletek, jeszcze 5 i mamy maksymalne zdrowie powiększone. Kolejny ładny widoczek chyba, nice view. Nice view, best view. Okej. Gotowi? Przekonamy się. Ciekawe, jaka będzie różnica w świecie w The Last of Us 2. Podejrzewam, że będzie bardziej otwarty, a może nie otwarty, tylko po prostu będzie, wiecie. W porządku. Z 2-3 drogi do wyboru i tak dalej. Za tą bramą jest teren, którego nie znam. Bo tutaj mamy, no mamy. W sumie chyba nie ma, no nie. W sumie chyba nie, tutaj zawsze. Cicho. Idziemy tą samą drogą, jeżeli chodzi o takie główne akcje, wiecie, o co chodzi.